Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Star Wars. Jest to numer drugi na rok 2018, 11 zł. Prezentem jest tutaj Kylo Ren's Shuttle. No i tak wygląda nasz magazyn. Mamy tutaj Kylo Rena ze swoim mieczem. Dwa plakaty, logo Disneya. To tu jeszcze BB-8, Yoda i to w sumie tyle. Dalej mamy jakiś statek, jakiś wstęp. Tutaj mamy spis treści, komiks, jakąś zagadkę, dalej komiks. Tutaj mamy C-3PO na plakacie, z drugiej strony mamy szturmowiec ogniowy, normalny szturmowiec oraz szturmowiec śnieżny. Nawet nie wiedziałam, że są ogniowe szturmowce. O! To mamy C-3PO, BB-8 i R2, więc w sumie fajny plakat. Tutaj mamy Kylo Rena z jakimś paskudnym kapturem. Zagadki. Tutaj mamy informację o zestawiku BB-8, który jest genialny. Dalej mamy informację o zestawie oraz do niego instrukcja. Chyba pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że instrukcja jest na osobnej kartce. Jeszcze można ją wyciąć i tak dla wygody. Dalej mamy komiks. Prace konkursowe. Kolejny magazyn, w którym był imperialny Crewman. Wiem, o co chodzi, ale nie za bardzo umiem to przetłumaczyć, który był dostępny 28 lutego. Tak, mam zaległości, wiemy, wy też wiecie. Mamy tutaj reklamę LEGO City. No i z tyłu mamy reklamę Fina Scheiferba. No dobra, no to skoro magazyn mamy za sobą, no to przechodzimy do prezentu. Mamy tą wielką saszetkę, nasz statek, z tyłu jest Kylo Ren od 5 lat. Szata graficzna z ostatniego Jedi, bo właśnie tutaj widać. Element w skali 1:1. Wykonano w Danii, w Meksyku, na Węgrzech, Chinach oraz Czechach w zeszłym roku. Dobra, otwieramy. Trochę mi się rozwaliło. Na Star Wars zazwyczaj jest napisane, z ilu elementów składa się zestaw. Ale tym razem tego... A nie, jest tutaj 21 elementów, więc dobra. Więc już wszystko wiemy. Z takich ciekawych to widziałam tylko ten z nadrukiem. A nie, ej, patrzcie. Tu jest taki dosyć ciekawy element z takimi wnękami. Tego jeszcze w życiu nie widziałam. Ale jakiś element z nadrukiem chyba też był, czy mi się tylko wydawało. A nie, to ten. A wydawało mi się, że jest nadruk, nie. Po prostu taki przezroczysty. I tutaj mamy jeszcze taki element. Dosyć fajny. No dobra, no to ja się biorę za budowę i widzimy się za chwilę. Ok, a więc tak wygląda nasz złożony już statek. I powiem Wam, że trochę to głupio wygląda, że tutaj od środka to wygląda nieestetycznie. Poza tym mogliby tu dać czarne elementy, a nie szare. No i tutaj mamy ten fajny element, który prawdopodobnie robi czasem za sztabkę złota, z tego co mi się wydaje, ale jest naprawdę fajny. Tutaj mamy światło. Tutaj znowu jakieś tam przezroczyste elementy. W sumie to nic ciekawego. Wygląda jak wygląda i nic poza tym. Więc specjalnie fajny
to on nie jest. Więc kolejny zlepek elementów ze Star Wars zaliczony. Oczywiście nie można temu zestawikowi zarzucić całkowitej bezsensowności. W każdym razie jedyne co można z nim robić, to machać się jego skrzydłami. Jakoś specyficznie je ustawiać, ale to w sumie tyle. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!